dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć, i to w takim dosyć dużym gronie, po raz pierwszy na terenie powiatu łukowskiego, zaznaczam, po raz pierwszy bitwę powstania styczniowego, tutaj, która rozegrała się pod Staninem w 1863 roku w marcu. I bitwę, która jako jedna z nielicznych, o czym należy przypominać nie tylko naszym dzieciom i młodzieży, ale również osobom dorosłym, bitwę wygraną tego powstania styczniowego. To powstanie, które miało ogromną rolę. Skończyło się tragicznie dla księdza Brzuski, który został powieszony, zresztą tą historię znamy, ale to był bohater, dzięki któremu dzisiaj możemy mówić, uczyć się po polsku i powinniśmy być dumni z tej postaci, i jak najbardziej tą postać pokazywać. I dzięki takim właśnie rekonstrukcjom jak ta dzisiejsza, powtarzam jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne dla mnie jako mieszkańca powiatu łukowskiego, byłego dyrektora Muzeum Regionalnego w Łukowie, że po raz pierwszy udało nam się dzisiaj tą małą cząstkę tego powstania styczniowego pokazać.